Generał Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich Armii Austro-Węgier, Wojska Polskiego Armii Krajowej i komendant główny nie. Zamordowany podstępnie przez radzieckich agentów. Oto historia Leopolda Okulickiego. urodził się 12 listopada 1898 roku we wsi Bratucice Koło Okulic powiat Bochnia, w rodzinie rolników. Pierwotnie przygotowywał się do zostania kapłanem, lecz plany przekreślił wybuch I wojny światowej. Od maja 1913 roku należał do Związku Strzeleckiego. Rok później, w wieku zaledwie 16 lat, został podoficerem. W październiku 1915 roku uciekł ze szkoły i wstąpił do III Pułku Piechoty Legionów Polskich, w którym pełnił służbę w pierwszym batalionie. Po kryzysie przysięgowym został we wrześniu wcielony do Armii Austriackiej. Uciekł z niej w 1918 roku i działał w Polskiej Organizacji Bojowej. Do Wojska Polskiego wstąpił w listopadzie 1918 roku jako oficer 4 Pułku Piechoty Legionów. Razem z pułkiem brał udział w obronie Lwowa. Do tego czasu był ranny już dwa razy. Brał również udział w wojnie polsko-bolszewickiej, gdzie był ranny wielokrotnie. Za odwagę na froncie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, wręczonym mu przez Józefa Piłsudskiego i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. W tym momencie miał zaledwie 21 lat. W 1923 roku wstąpił do Wyższej Szkoły Wojennej i tam był oceniany jako bardzo pracowity, ale niezwykle lekkomyślny. W 1936 roku został kierownikiem piłkarskiej sekcji Wojskowego Klubu Sportowego Legia Warszawa. Dość zabawna sytuacja, gdyż Okulicki był kierownikiem Legii, a Sosnkowski, który był naczelnym wodzem w czasach działalności Okulickiego, był prezesem Polonii Warszawa. Proszę zauważyć jak w II Rzeczypospolitej wojskowi prężnie działali. W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku Okulicki pełnił służbę w sztabie głównym i to on zarządził alarm w związku z wybuchem wojny. W samych walkach uczestniczył, najpierw wyraził chęć dołączenia do bitwy nad Bzurą, a następnie bronił Warszawy. Utrzymał się na pozycjach aż do kapitulacji miasta. Za obronę Warszawy został 29 września odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Po upadku stolicy Okulicki przeszedł do podziemia, a za jego głowę wyznaczono nagrodę 10 tysięcy marek. W trakcie okupacji był komendantem Związku Walki Zbrojnej w Lwowie, niestety, ale NKWD zdołało wytropić polskiego dowódcę. Okulicki został aresztowany w styczniu 1941 roku i wywieziony do Moskwy. W czasie przesłuchania prowadzonego przez generała Sierowa otrzymał propozycję współpracy pozostania na swoim stanowisku i utrzymania ZWZ w Lwowie pod kontrolą sowiecką, zdecydowanie odmówił. Przekonywał Rosjan, że jego działania były jedynie antyniemieckie i zgodził się na antyhitlerowską współpracę ze Związkiem Radzieckim. Okulicki miał być wypuszczony, a następnie miał udać się do Grota Roweckiego i przekazać mu informację o chęci współpracy Armii Czerwonej z Armią Krajową. Niestety w międzyczasie NKWD zdobyło dokumenty mówiące o antyradzieckich działaniach Okulickiego. Następnie przeżył 35-dniowe śledztwo tortury, w tym konwejer, czyli przesłuchania ciągłe bez możliwości snu oraz przebywanie w celi z mocnym oświetleniem elektrycznym przez całą dobę. Po śledztwie pozostały mu choroby serca i osłabienie wzroku. Jan Mieczysław Ciechanowski twierdzi, że pułkownik Okulicki przedstawił NKWD ponoć we własnym i własnoręcznie spisanym zeznaniu z 4 maja 1941 roku genezę służby zwycięstwa w Polsce i Związku Walki Zbrojnej oraz jego statut, organizację, zadania, plany i obsadę jego komendy głównej w Warszawie, łącznie z prawdziwymi nazwiskami i pseudonimami jej członków. Miał wtedy też zdradzić adresy swoich kolegów. Trzeba jednak pamiętać, że Okulicki jeszcze nie wiedział o Katyniu i mógł liczyć na faktyczną współpracę z Rosjanami. Po ataku III Rzeszy na Związek Radziecki został wypuszczony z więzienia, a przyczynił się do tego, Tworzący polskie oddziały w Rosji generał Anders. 18 marca 1942 roku Anders i Okulicki osobiście spotkali się ze Stalinem, aby omówić kwestię zwolnienia polskich oficerów z więzień. Stalin odpowiedział, nie wiem gdzie są. My teraz już wiemy, zostali zamordowani w Katyniu. W lipcu 1943 roku Okulicki został wysłany przez generała Andersa w delegacji Armii Polskiej na wschodzie na pogrzeb naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego do Londynu. I z zadaniem poparcia generała Kazimierza Sostkowskiego w okresie prześlenia rządowego po tragedii w Gibraltarze. W nocy z 21 na 22 maja 1944 roku, po uprzednim przeszkoleniu spadochronowym na kursie cicho-ciemnych, został zrzucony do kraju, gdzie trafił do Warszawy, a tam został następcą Tadeusza Bora Komorowskiego. Pod wpływem argumentacji okulickiego. Zagadnienie podjęcia walki w Warszawie zaczęło dostrzegać dowództwo AK. Mimo poleceń generała Sosnkowskiego Okulicki był w dowództwie AK jednym z głównych zwolenników walki zbrojnej w Warszawie, wprowadzając kierownictwo AK w kraju w błąd co do pomocy militarnej Zachodu po wybuchu powstania. To właśnie dzięki Okulickiemu doszło do powstania. On powiedział, walczmy Zachód pomoże. Choć było inaczej. 28 września Okulicki brał udział w naradzie siedmiu najwyższych oficerów AK, gdzie zdecydowano o rozmowach kapitulacyjnych. Rozkazem z dnia 28 września 1944 roku wódz naczelny generał broni Kazimierz Sosnkowski nadał Okulickiemu Złoty Krzyż Orderu Virtuti Militari. Generał Komorowski nie zamierzał po kapitulacji kontynuować walki podziemnej i zaproponował Okulickiemu udanie się do niewoli niemieckiej. Okulicki zaoferował siebie na komendanta głównego AK po Komorowskim. Ostatecznie uzyskał jego zgodę 1 października 1944 roku. Burmianował Okulickiego swoim następcą. Po upadku powstania udało się Okulickiemu opuścić miasto w grupie ludności cywilnej. Finalnie trafił do Leszna, gdzie w lasach funkcjonowały oddziały AK. Przy okazji otrzymał informację o śmierci swojego syna, również żołnierza. 19 stycznia 1945 roku na dworcu kolejowym w Stochowie, chcąc pozbawić NKWD pretekstu do represji i na mocy instrukcji rządu, wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. To jego rozkaz rozpoczął II wojnę światową i jego rozkaz ją zakończył. Zwolnił żołnierzy z przysięgi, nakazał żołnierzom AK, by dalszą pracę i działalność prowadzili w duchu odzyskania pełnej niepodległości, starając się być przewodnikami narodu. Tuż po przerzuceniu do Polski Okulicki został komendantem organizacji Nie. Była to organizacja, która miała zastąpić armię krajową po jej rozwiązaniu. 9 marca 1945 roku Okulicki z delegatem rządu Janem Stanisławem Jankowskim otrzymali listy od pułkownika NKWD Pimienowa, występującego jako pułkownik gwardii z propozycją rozmów. Z upoważnienia marszałka Żukowa rozmówcą ich miał być generał Iwanow. Okulicki był przeciwny podjęciu rozmów, przewidując podstęp. Na wyraźne polecenie wicepremiera Jankowskiego zgodził się towarzyszy delegatowi rządu i przewodniczącemu Rady Jedności Narodowej Kazimierzowi Pużakowi. Wcześniej mianował pułkownika Rzepeckiego swoim zastępcą na wypadek aresztowania. Miał udać się samolotem do Londynu. Kiedy jednak samolot wystartował, okazało się, że ten kieruje się na wschód. Tak Okulicki ponownie wpadł w niewolę radziecką i stanął przed sądem. Na procesie twardą i nieustępliwie bronił dobrego imienia AK i Polskiego Państwa Podziemnego. Nie nie ujawnił żadnych istotnych szczegółów na temat nie. Okulicki i pozostali aresztowani odmówili skorzystania z usług adwokatów sowieckich i bronili się sami. Zachował do końca godną i budzącą podziw postawę. Okulicki, broniąc AKI Polski w śledztwie i na procesie w Moskwie, przedstawił dziewięć powodów do wybuchu Powstania Warszawskiego i żadnym z nich nie była chęć zaszkodzenia Armii Czerwonej. Jakie to były powody? chęć opanowania Warszawy własnymi siłami celem zorganizowania władz państwowych. Udowodnienie przed całym światem nieprzerwanej walki z Niemcami, przez walkę w dużych rozmiarach udowodnić dobrowolę wspólnego bicia Niemców razem z Armią Czerwoną, wziąć odwet na Niemcach za prawie pięcioletnie wyniszczanie narodu polskiego, sparaliżować działania niemieckie na wschodnim brzegu Wisły, umożliwiając Armii Czerwonej szybkie sforsowanie Wisły, zbuntowanie się przeciwko Niemcom, którzy chcieli wcielić mężczyzn z Warszawy do armii, aby ci walczyli z Rosjanami. Wzgląd na morale żołnierza AK i społeczeństwo polskie, które prawie przez 5 lat przygotowywane było do walki. Uzasadniona obawa, że gdy Huk dział zbliży się do Warszawy, nagromadzone elementy i ogólna chęć walki z Niemcami zachęci Polaków do podjęcia walki bez dowództwa, co byłoby tragiczne w skutkach, oczywiście. Po 1945 roku jego los pozostawał nieznany. Dopiero w październiku 1955 roku władze Związku Radzieckiego głosiły, iż Okulicki zmarł w więzieniu 24 grudnia 1946 roku na skutek ataku serca i paraliżu, a jego zwłoki zostały spalone w krematorium NKWD. Faktycznie zmarł 24 grudnia 1946 roku w szpitalnym więzieniu, jednakże dokumenty, do których udało się dotrzeć, sugerują, że zmarł z powodu niedrożności jelit. Według specjalistów więziennych taka niedrożność powstaje w wyniku częstych kopnięć w brzuch. Współwięźniowie donieśli, że Okulicki został zamordowany.